Szanowni Państwo, co roku dochodzi aż do 37 tysięcy zapłuć wśród personelu medycznego podczas wykonywania codziennych zadań. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia prawie 40% tych zakażeń rozpoznawanych jest po zranieniu sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia. Konsekwencją tego typu zdarzeń są zakażenia personelu medycznego oraz absencja w pracy. Taka sytuacja to nie tylko zagrożenie dla zdrowia, nawet życia personelu medycznego, ale również pacjentów, którzy najbardziej odczuwają niestabilność funkcjonowania placówek medycznych. Głównym celem Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali jest zwiększenie właśnie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy. My działamy już od ponad roku, a pierwszą naszą aktywnością było opracowanie dokumentu deklaracji Bezpieczny Szpital to bezpieczny pacjent. Dokument ten został przygotowany w celu promowania i wykorzystywania bezpiecznego sprzętu w szpitalach oraz zachęcania do wdrażania wytycznych, do tworzenia lokalnych procedur, które zapobiegają narażeniu pracowników ochrony zdrowia i pacjentów na zdarzenia niepożądane, ekspozycję na materiał biologiczny oraz zakłucia i zranienia. Ten dokument deklaracyjny podpisały już 92 placówki medyczne i nadal można go podpisać. W tym roku w ramach koalicji został zrealizowany pierwszy program certyfikacji bezpieczeństwa i jakości szpitali, który w pełni opracowała nasza Rada Ekspertów. Do programu zgłosiły się aż 63 placówki z całej Polski. Certyfikat to dokument, który poświadcza spełnienie wysokich standardów w dziedzinie bezpieczeństwa w sektorze zdrowia. Celem tej certyfikacji jest upowszechnienie w polskich szpitalach korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego oraz rozpowszechniania dobrych praktyk monitorowania i rejestrowania zakłuć i zranień wśród personelu medycznego. Ogłoszenie wyników i rozdanie certyfikatów jest zaplanowane na 12 października 2022 roku na 6. Kongresie Wizji Zdrowia w Warszawie. Proszę Państwa, mimo nadchodzącego ciężkiego czasu pod względem finansowym, warto inwestować w bezpieczny sprzęt z uwagi na dobro społeczeństwa, ale przede wszystkim personelu, bo co za tym idzie, również naszych pacjentów.